Potem, gdy się to stało, rzekł Pan do Abrahama, do Abrama, w widzeniu mówiąc: Nie bój się, Abramie, ja jestem tarczą twoją i bardzo obfitą nagrodą twoją. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 15 rozdział, 1 werset. Tak, tutaj widać, że jest taki punkt, jak gdyby Bóg pytał, czego jeszcze potrzebujesz. W pierwszej Księdze Mojżeszowej, w rozdziale 14, Abram odniósł dwa wielkie zwycięstwa. Najpierw uratował Lota, a następnie oparł się pokusie króla Sodomy. Był w stanie dokonać obu tych rzeczy, polegając na swoim Bogu i korzystając z zasobów dostarczonych przez Melchizedeka, króla Salem, który jest obrazem Pana Jezusa Chrystusa. Po tych zdarzeniach słowo Pańskie zostaje ogłoszone Abramowi, przygotowując go do innego rodzaju trudności. Miało być więcej wewnętrznych walk. Często po wielkich zwycięstwach wróg atakuje poprzez wątpliwości, obawy i niepewność. W naszym wersecie, tym, którym zacząłem właśnie tą wypowiedź, czyli potem, gdy się to stało, rzekł Pan do Abrama w widzeniu mówiąc: Nie bój się, Abramie, ja jestem tarczą twoją i bardzo obfitą nagrodą twoją. To w tym właśnie wersecie jest wyraźnie powiedziane, jak Pan zachęca Abrama poprzez swoje słowo, mówiąc: Nie bój się, Abramie, ja jestem tarczą twoją i bardzo obfitą nagrodą twoją. Pan chciał, aby Abram polegał na nim, a nie na zwycięstwach, ani na własnych zdolnościach. Abram właśnie odmówił przyjęcia darów od króla Sodomy, który jest obrazem władcy tego świata. Wiara, która pokonuje strach, to wiara, która polega na Słowie Bożym. Słowo Pana we właściwym czasie mówi: Nie bój się, nie lękaj się, nie trosz się, nie bój się. Słowa te w tym miejscu padają po raz pierwszy w Piśmie Świętym, ale są powtarzane często przez całą Biblię. Bożym lekarstwem na nasz strach jest przypomnienie, kim Bóg jest, kim On jest. Ja jestem twoją tarczą, twoją niezmiernie wielką nagrodą. On jest wielkim Jestem i On nam wystarczy, by zaspokoić każdą naszą potrzebę i ugasić każdą naszą wątpliwość. Zapewnił też Abrama, że jest jego tarczą dla ochrony i niezmiernie wielką nagrodą na zaopatrzenie. Bramy piekielne nie przemogą go. Tak, jest wielką nagrodą na zaopatrzenie jako tarcza. Jest on w stanie ugasić wszystkie ogniste strzały wątpliwości i strachu, które pojawią się na naszej drodze. On chce, abyśmy byli zajęci tylko nim. On jest naszą niezmiernie wielką nagrodą. Drogi przyjacielu, czego jeszcze potrzebujesz? On jest w stanie, Bóg jest w stanie. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Jeśli jeszcze nie jesteś pojednany z Panem Jezusem Chrystusem, to czym prędzej przyjdź do Niego. On powiedział, że nikogo, kto do mnie przyjdzie, nie odrzuci precz. Ty nie będziesz pierwszy, dlatego przyjdź, uwierz w Pana Jezusa. Pan Jezus jest jedyną drogą do Ojca, jedynym, który może zbawić. Tylko imię Jezus dano nam pod niebem, abyśmy mogli przez nie być zbawieni. Więc tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Uwierz Jezusowi. Niech Bóg Ci błogosławi. Bez Pana Jezusa jest strasznie trudno żyć, a jeszcze trudniej umierać.